Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej zorganizowała uroczyste otwarcie obiektów wykonanych w ramach programu rządowego Posiłek w Szkole i w Domu oraz w ramach projektu Wprowadzenie innowacyjnych form edukacyjnych w placówce, dzięki którym wybudowano boisko wielofunkcyjne, zmodernizowano salę komputerową oraz szatnię, a także zaadoptowano pomieszczenia na stołówkę i kuchnię szkolną. Nowo otwarte obiekty były okazją do zaproszenia zaangażowanych w realizację osób i pochwalenia się sukcesami. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie przychylność wielu osób, których tutaj dzisiaj gościmy. Cieszymy się i świętujemy trzy piękne, oczekiwane przez szkolną społeczność inwestycje. Inwestycje, które będą dobrze służyły dzieciom, młodzieży, ale również i znacząco poprawią i ułatwią pracę pani dyrektor i nauczycielom. Bo podnoszenie bazy dydaktycznej, bazy oświatowej, szkoleniowej, czy chociażby i socjalnej, to jakże potrzebne i wskazane właśnie priorytety, które powinny przyświecać nam wszystkim. Drodzy goście, szanowna młodzieży, 80 lat temu rozpoczynałem naukę w tej szkole. W nieco innych warunkach niż warunki dzisiejsze. Chciałem wam serdecznie pogratulować tych warunków. Korzystajcie z tych warunków, z tej szkoły. W innych warunkach wyszli cenieni w naszym powiecie, w gminie, w województwie, a także w kraju i za granicą ludzie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. poseł na Sejm, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, łódzki kurator oświaty, władze gminy i lokalna społeczność. Aplikowanie to także prawidłowe wypełnienie wniosków i tutaj słowa uznania dla urzędników pana wójta, bo te wnioski zostały prawidłowo wypełnione i to się dzisiaj zrealizowało. Piękne boisko z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, także kuchnia z programu rządowego, nie tylko posiłek, która również tutaj ma miejsce, czyli nowoczesna kuchnia, dalej pracownia komputerowa i jeszcze szatnia w dodatku, czyli szkoła uzyskuje pięknie je tutaj w Dąbrowie Wielkiej, zatem dzisiaj mamy sukces. Korzystając ze środków unijnych i korzystając ze środków krajowych, z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowaliśmy w dużym stopniu te inwestycje. Powiem tak, obserwując te małe szkoły, porównując z tą szkołą i porównując z zaangażowaniem dyrekcji, nauczycieli, włodarzy gminy, warto inwestować w te małe szkoły, warto inwestować w naukę. Przecież ci młodzi ludzie kiedyś nas zastąpią na naszych funkcjach, stanowiskach, miejscach pracy. W sumie otrzymaliśmy 95% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2014-2020, również rządowych programów, które też żeśmy pozyskali środki. Także tutaj wkład gminy tylko był 5%. Bardzo się cieszymy, że takie programy są uruchamiane i będziemy dalej korzystać, bo chcemy jeszcze doposażyć inne stołówki, które działają na terenie gminy, raz w szkoły. Również boisko mamy przy Szkole Podstawowej w Rzechcie w planach. W tym roku będziemy składać wniosek kolejny. Musimy inwestować w infrastrukturę oświatową, żeby młodzież mogła się rozwijać, pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać swoje talenty sportowe i tym podobne. To jest ogromna korzyść dla rozwoju dzieci. Wspomagamy przecież rodziców przez te wszystkie działania. Będziemy z całym sercem blisko rodziców na pewno i blisko dzieci i w ogóle szkolnictwa, bo to jest bardzo ważna sprawa dla rozwoju wszystkich ludzi, tak, na naszego przyszłego pokolenia. Myślę, że wszystkie szkoły na terenie gminy Sieradz korzystają z takich projektów. Tak, oczywiście. Będzie takie boisko również budowane w Rzechcie. Będzie budowana biblioteka w Charupi Małej, rozbudowywana, bo jakaś już jednak tam jest, ale jest za małe pomieszczenie. Więc cała ta infrastruktura szkolna nam się rozrasta i kultura idzie do przodu.
Wyremontowaliśmy szatnię, wyremontowaliśmy salę komputerową oraz udało nam się stworzyć nowe boisko wielofunkcyjne, a także kuchnię, o której myślę, że marzyło wielu rodziców, wielu uczniów, no i nie ukrywam, że ja również i moje grono pedagogiczne też. Jak teraz uczniowie reagują na te wszystkie nowości? Myślę, że uczniowie są bardzo zadowoleni z tego, że udało nam się to otworzyć. Od września już korzystają z sali komputerowej i z boiska, natomiast ze stołówki, z obiadów od 1 lutego ruszyliśmy. Jest to obiad dwudaniowy, wcześniej był catering, jedno danie tylko przyjeżdżało do szkoły. Natomiast w tej chwili obsługujemy jeszcze w ramach cateringu również szkołę podstawową w Kłodzku. Nie zabrakło także rodziny patrona Teodora Goździkiewicza. Co pan czuje tutaj, odwiedzając tą placówkę? Zawsze czuję dumę i takie jakby mrowienie, że tutaj siedzi, w jakimś sensie jest tak, że unosi się duch mojego dziadka. Jak przyjeżdżam, to każdy taki element, który powstaje, każde święto szkolne tutaj, to cieszy, że zwłaszcza już teraz, jak przyszedłem na emeryturę, mam trochę więcej czasu i mogłem przyjechać, bo tak to nie zawsze udawało się przyjechać. A co dzisiaj czuję? Dzisiaj czuję, że szkoda, że dziadek tego nie widzi. Może tam za światu widzi, w jakich warunkach teraz młodzież się uczy. Jak opowiadał, jak zresztą zawarto w swojej literaturze opisy pracy nauczyciela, bo przecież przede wszystkim był nauczycielem, dopiero potem został pisarzem czy dziennikarzem, jak to tak można powiedzieć. No to jest, jaka to jest szalona zmiana. Stołówka, pracownie przedmiotowe, mieszkania, a on w jednej izbie kilkanaścioro dzieci albo kilkadziesięcioro dzieci z różnych klas. Dzieci i młodzież wraz z nauczycielami przygotowali inscenizację słowno-muzyczną w temacie zdrowego stylu życia. Ja jestem gumieniusz, tak twój gumieniusz, mniejszy niż na świecie, wie to nawet przysiesz dziś. Jestem taki gorszy, chociaż lęgliwy gość, co kiedy gra muzykę, zawsze tańczę hop, 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 tak. Po części artystycznej nastąpiło symboliczne otwarcie boiska, nowej szatni, pracowni komputerowej oraz kuchni wraz ze stołówką. Pokazujesz wszystkim przedziwnie. Ty mądrze wyznaczasz ludziom pracę i obowiązki i pozwalasz im w zmęczeniu ciała i duszy szukać pokrzepienia i szlachetnej rozrywki. Prosimy Cię przeto, najłaskawszy Boże, niech wszyscy, którzy w wolnym czasie będą tutaj przychodzić z tego obiektu korzystać, znają duchowego odpoczynku oraz umocnienia zdrowia duszy i ciała. Niech ubogacają się bratnią życzliwością i z radością oddają Tobie chwałę. I niech nie kopią się po kostkach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam ubyło lat, wiosna, wiosna w koło.
Dzięki przeprowadzonym zabiegom szkoła nabrała nowoczesnego wyglądu. Inwestycje przyczyniły się do wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych uczniów oraz poprawy warunków pracy.